Kędzierzyna Koźla. Nowy od dla obu miast, które dzieli rzeka. To jest stanica Poprowska. Most na Odrze. Płyn Odra dalej do Opola i Wrocławia. Tu widzimy bunkier po niemiecki. Jeszcze dobrze zachowany jest wejście. Chyba z niego zrobili muszlę koncertową, proszę Państwa. Coś to zabudowanie, a może nie po niemiecki. Jeśli muszla koncertowa, bo jest wyraźnie scena, schodki, scena i ta kopułka, którą widać, to jest muszla koncertowa. Po niemieckie wille, jakich we Wrocławiu jest bardzo dużo. To jest ta sama architektura przedwojenna. I park zabaw dla dzieci. Tu się Odra rozgałęzia, stara Odra i nowe koryto. Ale to jest bardzo strategiczne miejsce, dlatego że tutaj dopływ jest kanału Gliwickiego. Ten most. Czyli to jest bardzo strategiczne miejsce, w którym kanał Gliwicki wpada do Odry. A wiecie Państwo, że kanał Gliwicki łączy dwie największe rzeki w Polsce, czyli Wandę, Wisłę i Odrę. Starożytna nazwa Odry, Gota, Gotalum. Przedpołudnie, 6 stycznia w plenerze Królewska TV nagrywa dla Państwa pejzaż zimowy. Kiedyś nie wolno było fotografować w takich miejscach w ogóle. Stały szyldy zakazujące fotografowania, tym bardziej kręcenia filmów, bo obiekty wojskowe były wielki przemysł, stolica polskiej chemii Kędzierzyn, którą zniszczono w ciągu 25 lat tak zwanej wolności III RP. Wolności chyba od przemysłu wolności. Oba miasta, Kędzierzyn, Koźle, są wyludnione. Młodzież i średnia generacja wyjeżdżają na Saksy, wiadomo, za granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. A tu pozostali emeryci, którzy tak naprawdę zbudowali potęgę Kędzierzyna i trzyma się przed nimi w tajemnicy to, co się stało na przykład w zakładach chemicznych Blachownia, że tam praktycznie już nic nie ma. Tylko ogrodzony teren pod strażą z bronią ostrą został. Także zakłady azotowe zostały bardzo zniszczone i częściowo zlikwidowane przez tak zwaną niewidzialną rękę rynku. I ludzie nie wiedzą, pozostawieni sami sobie, co się tak naprawdę dzieje. Do tego herbu wrócimy, dlatego że ja pochodzę z tego miasta, Kędzierzyna, i jestem na tropie tej podmianki herbu. Pół orzeł, pół
próbówka chemiczna, po prostu stolica polskiej chemii. Co prawda zbudowana na wielkich dwóch zakładach chemicznych, zakłady azotowe to w tamtym kierunku i blachownia, które z okupacji niemieckiej były wielkim obozem koncentracyjnym pracy przymusowej i zagłady dla narodu polskiego. Może później pojedziemy tam pod pomnik, gdzie krematorium jeszcze stoi. I bunkry różne, i instalacje częściowo, ogrodzenia z trutem kolczastym. Ale niewiele osób o tym wie, że KL Blechhammer, tak nazywał się ten niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków, on działał jeszcze zanim zbudowali Niemcy KL Auschwitz i był tak naprawdę pierwszym obozem w KL Auschwitz, dopiero później został jako filia obozu KL Auschwitz, ten KL Blechhammer, przyłączony i częściowo zapomniany. Poproszę się spytać siebie samych i swoich dzieci i znajomych, kto zna tą nazwę KL Blechhammer, czyli blachownia KL Blechhammer, gdzie tysiące Polaków zginęło. A później za Stalina, z nakazu pracy, całe pokolenie tutaj pracowało praktycznie też przymusowo, o czymże był nakaz pracy, za bardzo małą opłatą. Kto dziś o tym pamięta? Jaką rekompensatę te osoby dostały za to, że takie to pokolenie wojenne i powojenne tak ciężko musiały pracować na budowę przemysłu chemicznego, który w ciągu 25 lat, nie chcę się powtarzać, ale niestety został prawie całkowicie zniszczony. I to się działo celowo, bo po zmianie herbu, likwidacji herbu Kędzierzyna i wchłonięcia przez koźle kędzierzyńskiego administracji ratusza, widzimy, że już w latach 80. planowano degradację Kędzierzyna i zakładów chemicznych, azotów i blachowni.